Dzień dobry. Chciałem streścić to, o czym rozmawialiśmy na lekcji o ładunkach elektrycznych i kiedy badaliśmy te ładunki za pomocą elektroskopów. Zakładam, że słyszeliśmy już takie pojęcie, słyszeliście już takie pojęcie jak ładunek elektryczny i wiecie, że ładunki jednoimienne, że ładunki elektryczne w ogóle występują w dwóch rodzajach, są dodatnie lub ujemne i że ładunki jednoimienne, to znaczy dodatnie z dodatnimi i ujemne z ujemnymi się odpychają, a ładunki różnoimienne, czyli dodatnie z ujemnymi i ujemne z dodatnimi się przyciągają. To będzie istotne, żeby zrozumieć dalszą część lekcji. No i pytanie, skąd biorą się ładunki? No ładunki biorą się z atomów, ponieważ te elementarne cegiełki, z których zbudowane są atomy, są naładowane. Te elementarne cegiełki to są elektrony, które niosą ładunek ujemny, protony, które są dużo, dużo cięższe od elektronów i przez to znacznie mniej ruchliwe, które niosą ładunek dodatni o tej samej wartości, co ładunek ujemny elektronu, ale o przeciwnym znaku. Są też neutrony w tej grze, które są elektrycznie obojętne. Nie będziemy o nich dalej wspominać. Poza tym, że atom jako taki jest elektrycznie obojętny, no bo musi tak być, dlatego że chodzi o to, żeby jeżeli mamy do czynienia jakby ze stabilną materią, no to te siły elektryczne, które szczególnie na małych odległościach są dość silne, one nie mogą zbyt wiele namieszać. Z drugiej strony oczywiście to, o czym chcę, na co chcę zwrócić uwagę, to fakt, że cała chemia, a w związku z tym też cała biologia, w tym biologia życia, związana jest, czy opiera się o oddziaływania elektryczne atomów i cząsteczek. No i jak wracamy do naszego atomu, jak wygląda ten atom? Ma dodatnie naładowane jądro, które składa się z protonów i neutronów i wokół tego jądra krąży chmura elektronów. To jest chmura, a nie orbity, tak jak planety w Układzie Słonecznym. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Świat atomowy rządzi się swoimi własnymi prawami. Tam nie obowiązują już prawa Newtona, zasady dynamiki Newtona, a raczej coś, co nazywa się mechaniką kwantową. Nie chcę o tym zbyt wiele opowiadać. Chcę powiedzieć tylko, że nie ma orbit takich jak orbity planet w Układzie Słonecznym wokół elektronów, wokół jądra, tylko elektrony są rozłożone jakoś w przestrzeni, można powiedzieć, są wokół atomu. No i jak to wygląda? No wygląda to w ten sposób, że mamy jądro atomowe tutaj i tą chmurę wokół, przy czym ten rysunek nie jest w skali, tak naprawdę rozmiar tej chmury jest 10 tysięcy razy większy niż rozmiar jądra, tak? To znaczy nie mogę tego narysować, nie mogę narysować czegoś, co jest 10 tysięcy razy większe niż ta mała czarna kropka. Z kolei gdybym chciał zmniejszyć tą małą czarną kropkę odpowiednio, to ona nie byłaby widoczna, więc to jest w ten sposób naszkicowane. No i co tutaj narysowałem? Narysowałem tutaj ten ostatni elektron, najbardziej oddalony od jądra elektron, ta jego chmura jest gdzieś tutaj na zewnątrz. No i teraz ten atom jest elektrycznie obojętny, tyle samo ujemnych ładunków mają elektrony, ile dodatnich ładunków w związku z pochodzących od protonów znajduje się w jądrze. Gdybyśmy zabrali jeden elektron, wzięli ten elektron po prostu i zabrali go gdzieś, no to powstałby dodatnio naładowany jon, tak? I ujemnie naładowany elektron. Zaraz zobaczymy, czy wśród tych moich obiektów tu jest. O, tu byłby ładunek ujemny, natomiast atom miałby ładunek dodatni. No i okazuje się, że elektrony można zabierać. A w ogóle powinienem powiedzieć, elektrony są dużo lżejsze od
atomów, dużo lżejsze od jąder atomowych, więc to one najczęściej to one właśnie się przemieszczają. To warto o tym pamiętać. No więc zabawne jest to, że elektrony można zabierać atomom, pocierając między sobą różne substancje. No i podsumowuje to szereg, coś co się nazywa szeregiem tryboelektrycznym, który tutaj jest przedstawiony, i to działa w ten sposób, że jeżeli na przykład potrzemy sierść królika, która jest w tej górnej części opisanej, ładunek plus E, sierścią królika potrzemy coś z plastiku, z PCW, czy polietylenu, to elektrony przejdą z sierści królika, czy z sierści, czy z futra przejdą na ten polietylen, czy na ten plastik. Ten plastik będzie naładowany ujemnie, a sierść królika będzie naładowana dodatnio. Tu możemy to jeszcze zaakcentować w ten sposób, dodając tutaj oznaczenie tych ładunków. No i korzystając z tego, można w klasie separować, rozdzielać ładunki, tak? Trąc jedno o drugie, możemy doprowadzić do tego, że jedna część jest naładowana ujemnie, druga dodatnio. My będziemy korzystaliśmy z futra i powiedzmy, że bakelitowej czy polietylenowej pałeczki, a w drugą stronę korzystaliśmy ze szkła i ze sztucznego jedwabiu. Więc pocierając sztucznym jedwabiem szkło, dostawaliśmy dodatni ładunek na pałeczce szklanej, a pocierając futrem polietylenową, czy bakelitową, czy plastikową pałeczkę, na tej pałeczce dostawaliśmy ładunek ujemny. No i do obserwacji zachowania ładunków służy urządzenie zwane elektroskopem. To urządzenie to w takim uproszczonej wersji, którą zbudowałem dla Was i którą mam nadzieję też będziemy razem budować. To jest buteleczka plastikowa z korkiem. Przez ten korek przebity jest gwóźdź. Na końcu wiszą dwa listki zrobione z folii aluminiowej do pieczenia. To, co jest istotne, to to, że gwóźdź miedziany i aluminium, z którego zrobione są te listki, to są metale. Aluminium przewodzi ładunek elektryczny, przewodzi prąd. Oznacza to, że elektrony mogą się swobodnie poruszać po tym gwoździu i po tym aluminium. Ładunki ujemne zatem. No i to jest bardzo ciekawa sprawa, której nie chcę poświęcać więcej czasu, ale zauważcie, że jak mamy tutaj model atomu, a tu gdzieś się zgubiło jądro atomowe, no ale trudno. I mamy ten elektron ostatni, to on mimo wszystko znajduje się w pobliżu tego swojego jądra, tak? I jest tam, gdzie jądro, jak przeniesiemy ten atom, no to elektron pójdzie za nami. Otóż okazuje się, że struktura metalu jest tak interesująca, że te atomy rozmieszczone są regularnie, tu narysowałem je na kartce, natomiast nie wiem, co on tutaj ode mnie chce, wyłączę może na chwilę, przepraszam. Już. I w takiej konfiguracji okazuje się, że dzięki prawom mechaniki kwantowej dzieje się pewien cud. Mianowicie te ostatnie elektrony przestają być stowarzyszone ze swoimi atomami, tylko mogą się poruszać swobodnie po całym metalu. No i temu właśnie zawdzięczamy, tej własności zawdzięczamy właśnie to, że metal przewodzi, prąd elektryczny przewodzi ładunki. Metale przewodzą. No dobrze, no to patrzmy, co mamy tutaj. No, mieliśmy do wykorzystania, wykorzystywaliśmy dwa zestawy pałeczki z pocierającym ją materiałem. To było futro i
ta bakelitowa pałeczka, która w wyniku, jak wynika z tego szeregu tryboelektrycznego, w wyniku pocierania elektryzowała się ujemnie, występował tutaj nadmiar elektronów oraz szkło i sztuczne jedwab. Szkło w wyniku pocierania elektryzowało się dodatnio. No i co się działo dalej? Chyba muszę to będę przenieść sobie gdzieś, tak? No na razie może tu, dobrze. No więc mieliśmy ten elektroskop, elektryzowaliśmy te nasze pałeczki, to jest obrazek pałeczki ebonitowej, to jest obrazek pałeczki szklanej, jedna jest naładowana ujemnie, druga jest naładowana dodatnio i zbliżaliśmy pałeczkę do tego gwoździa i obserwowaliśmy, co się dzieje. Otóż popatrzcie, kiedy zbliżyliśmy na razie pałeczkę do elektroskopu, to ładunki ujemne znajdujące się na ebonitowej pałeczce odepchnęły znajdujące się tutaj w gwoździu ładunki ujemne, elektrony. Odepchnęły, innymi słowy, elektrony stąd zaczęły uciekać przed tymi ujemnymi ładunkami na pałeczce ebonitowej, no ale uciec mogły najwyżej tam, gdzie były listki folii, bo dalej już metal się kończył, dalej uciec nie mogły. No, w wyniku tego powstała taka sytuacja, że odpychające się ładunki ujemne znajdujące się na tych listkach folii spowodowały, że listki się rozchyliły. Nadal jednak trzeba powiedzieć, ten gwóźdź i ta folia aluminiowa były w sumie elektrycznie obojętne, to znaczy całkowita suma ładunków dodatnich znajdująca się tutaj i całkowita suma ładunków ujemnych była taka sama. No tyle tylko, że one się rozsunęły. Tu odepchnęliśmy, czy ładunki ujemne na tej ebonitowej laserce odepchnęły ładunki ujemne z tego metalu, one się zgromadziły tutaj, no w związku z tym tu w pobliżu powstał nadmiar ładunków dodatnich. No ale kiedy teraz dotknęliśmy tą laseczką gwoździa, tak jak tutaj, no to część ładunków ujemnych z pałeczki ebonitowej przeszła na ten metal, bo ich tu było po prostu więcej. One były niezrównoważone ładunkami dodatnimi, więc przeszła część ich na ten metal, no i teraz cały gwóźdź i te listki były w sumie naładowane ujemnie. Było tutaj więcej elektronów niż ładunek elektronu był większy niż ładunek dodatni jąder atomowych. No i listki pozostały rozchylone, dlatego że tutaj gdybyśmy zabrali tą pałeczkę z powrotem, odsunęli ją, no to sytuacja wróciłaby do tej poprzedniej, to znaczy elektrony odpychając się od siebie powędrowałyby do góry i tak jak mówiłem, cały ten gwóźdź i listki przy zbliżaniu elektryzują się, nie są elektryzowane, nie uzyskują jakiegoś określonego ładunku, w związku z tym po odsunięciu tej laseczki, tej pałeczki, sytuacja, listki by opadły. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że to działanie jest na odległość, tak? To znaczy nie muszę dotknąć wcale tego gwoździa, żeby zaobserwować to zjawisko. No i teraz zobaczmy, co można zrobić. No mamy tą sytuację z ładunkami ujemnymi, które teraz znajdują się na gwoździu i na listkach i zbliżamy do elektroskopu pałeczkę szklaną, która jest naładowana dodatnio. No i co się dzieje? No listki opadają, dlatego że ujemne ładunki, elektrony, które mogą się poruszać, dodatnie ładunki nie mogą się poruszać. Ujemne ładunki, elektrony, widząc swoich dodatnich kuzynów, no przyciągają się do nich, tak?
wędrują tutaj do góry. Ładunki dodatnie i ujemne się przyciągają. W związku z tym ładunki ujemne się zbierają tutaj na główce czy w pobliżu główki tego gwoździa. No i w związku z tym nie ma ich tutaj. Nie ma ich tutaj. Tu te listki są obojętne i listki znowu opadają. No ale do czasu, dlatego że kiedy dotknę szklaną pałeczką teraz tego dotknę gwóźdź szklaną pałeczką, no to te ładunki ujemne, elektrony tak bardzo chcą się przywitać z ładunkami dodatnimi na szklanej pałeczce, że przeskoczą na tą szklaną pałeczkę, no i teraz przeskoczy ich tyle, że teraz z kolei na gwoździu i na listkach będzie niedomiar elektronu, czyli jakby nadmiar ładunku dodatniego i znowu naładowane dodatnio listki elektroskopu się rozchylą. No i to właśnie obserwowaliśmy. No i teraz można w koło Macieju, teraz można z kolei zbliżyć znowu pałeczkę naładowaną ujemnie i zaobserwować ten proces, identyczny w proces w drugą stronę, tylko raz mamy tutaj nadmiar ładunków dodatnich, a drugi raz mamy nadmiar ładunków ujemnych. No to jest bardzo ciekawe moim zdaniem i bardzo zalecam, czy bardzo zachęcam do tego, żebyście się dobrze tej sprawie przyjrzeli. Dziękuję bardzo.